W tym sezonie trenerem był Otto Rehagel. 9-7-9-8. Trenerem był Otto Rehagel. Pierwszą bramkę w wygranym meczu jako Beniaminek wygrali z Bayernem Monachium na Bayernie 1-0 i Schumbeck strzelił bramkę. Lewonożny obrońca naprawdę z gwiazdami w składzie, z Forzą, Baslerem, to naprawdę był Ratinho jeszcze taki grał, nie przypomnę, Bayern Monachium, Kaiserslautern 0-1 i wtedy, tak jak powiedziałem, Reinke w bramce, Koch, Schumberg, Wagner, Schäfer, Ross, Ratinho, Shiriako, Sforza, Marszal w ataku Paweł i Kuka. Paweł Kuka i to była bramka, żeby nie skłamać, dokładnie Schumberga, a w obronie grał Kadlec jeszcze, także była tam też ta czeska kolonia, bo był Kuka wtedy, Patrick Berger i w obronie Kadlec.